Chciałem złożyć świadectwo związane z pokutą, która wyniknęła z zeszłotygodniowego nabożeństwa. Chciałem podziękować Tobie, Agata, że mówisz te rzeczy proste, pierwotne, tak jak powiedziałeś tydzień temu. Mówisz to ostro i nie zważasz na człowieka. Dziękuję Ci, bo zrozumiałem w ogóle taką rzecz, że ja po prostu jestem człowiekiem, który przychodzi przez wiele grup społecznych. Na siłowni spotykam się z ludźmi, którzy są kibicami jednego klubu, to są ludzie osiedla. Idę na studia, spotykam się z ludźmi, profesorami, radcami prawnymi, przyszłymi prawnikami, adwokatami. Idę na drugie studia, spotykam się z ekonomistami. Ja przewalam się przez wiele po prostu warstw społecznych, przez wiele subkultur. Nie ma takiej subkultury, z którą bym się na porządku dziennym nie przewinął. I ja zrozumiałem, że ja lubiłem spłaszczać głupoty w tych kręgach. Zrozumiałem, że zamiast prezentować Chrystusa, lubiłem sobie po prostu pochrzanić głupoty. O pogodzie, o niepogodzie, o czymś tam, o czymś innym, o polityce, nie wiem, o grach komputerowych, o sprzętach, RTV, AGD i tak dalej, o gadżetach. Zrozumiałem, że to po prostu był stek bzdur, który uwolniłem i czy później ludzie, no tak, zbierałem to, co siałem. Ci ludzie później nie chcieli we mnie wchodzić, ze mną wchodzić na głębsze tematy. Nie chcieli. Była jakaś blokada dziwna. Zacząłem zbierać to, co zasiałem. No, gadałem głupoty, to chcieli ludzie ze mną gadać o głupotach. I podjąłem bardzo prostą decyzję. Powiedziałem, Boże, ja tak nie chcę. Ja po prostu przepraszam Cię za to, że ja nie prezentowałem Ciebie, że prezentowałem jakąś dziwną hybrydę. Nie wiadomo co właściwie prezentowałem. Przepraszam. Podjąłem decyzję, że nie będę się wdawał w takie gadki. Nie będę się wdawał w te rozmowy, nie będę się śmiał z głupich żartów, nie będę się śmiał z ludzkiej głupoty i z tego, co złe. Nie będę. Przychodzę w ogóle do pracy wczoraj, miałem nockę i siedzę w ogóle z człowiekiem. No i zaczynałem jakąś dyskusję w ogóle chciał ze mną rozpocząć. Nie pamiętam w ogóle na jakiś temat, a już pamiętam, na temat sprzętów komputerowych i na temat nowego programu do robienia grafiki i robienia tapet tła w komputerze na ekranie monitora, na pulpicie. Temat bardzo ciekawy, tylko po prostu ja już nie potrafię na ten temat rozmawiać. Po prostu podjąłem decyzję bardzo prostą, że ja nie będę na ten temat rozmawiać, bo to nie prezentuje w żaden sposób królestwa. To nic nie robi, to nic nie działa, to w ogóle nic nie powoduje, żadnej reakcji duchowej w sercu tego człowieka. Więc po prostu nie potrafiłem na ten temat już rozmawiać. Pokuta spowodowała, że ja nie byłem w stanie w ogóle już przejść tej granicy, żeby porozmawiać o tej rzeczy. Nie potrafiłem. Ja po prostu przez godzinę, w sumie to tego, co ten człowiek mi opowiadał, ja cię nie odzywałem, tylko przytakiwałem, pracowałem. Czasami coś tam wtrącając. Modliłem się i czekałem po prostu na pewien moment. I w pewnym momencie ten człowiek zaczął się otwierać. Zobaczył, że nie pogada ze mną na temat pod tytułem wyszedł nowy program do robienia tapet na pulpit komputera. Zobaczył, że nie pogada ze mną takie tematy. Zobaczył, że nie jestem od tego, żeby sobie pogadać o czymś łatwym, miłym i przyjemnym. Zaczął się otwierać przede mną. Siedziałem później z nim, bo oczywiście jednocześnie pracując, tak, robiąc nasze obowiązki, no w nocy to tak za bardzo dużo do pracy nie ma. Nikt do mnie nie dzwoni, nie trzeba nikomu naprawić drukarki na szybciora, więc tak naprawdę tylko monitorowaliśmy pracę całego zespołu. Więc wszyscy w ogóle całą noc, poza tą jedną godziną, gdzie po prostu milczeliśmy i zajęliśmy się pracą, przez całe 7 godzin rozmawialiśmy. Na temat jego wnętrza, tego, co przeżywa, tego, jak jest bardzo sparaniony, tego, jak bardzo nie może odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której jest, tego, jak bardzo nie wie, co ma robić. I ja w tym wszystkim, od tej godziny, nie wiem, pierwszej w nocy do godziny 7 rano, 7:30, głosiłem mu non-stop Ewangelię. Non-stop. Z przerwami tylko, żeby pójść do toalety i zrobić sobie kawę, czy nawet sobie czegoś innego do picia, czy coś zjeść. Non-stop głosiłem mu Jezusa. Non-stop mówiłem mu proste rzeczy.
że słuchaj, możesz się narodzić na nowo. Możesz zrzucić z siebie ten balast, tylko musisz podjąć jasną, klarowną decyzję, tak jak ja zrobiłem 3 lata temu. Ja ci opowiedziałem o swoje świadectwo. Po prostu i człowiek wyszedł w ogóle z tej pracy wmurowany. Wmurowany. Mówi do mnie, nie wiem, co mogę ci powiedzieć, ja w ogóle nie wiem, co... Ja nie wiem. Masz rację. Opowiedziałeś mi na rzeczy, które mnie dręczyły. Nie wiem, skąd to wiesz. Masz rację. Byś po prostu wyszedł z tej nocki totalnie wryty. Ja po prostu wiem, że jedną swoją decyzją zeszłotygodniową pod tytułem nie będę chrzanić głupot z ludźmi, nie będę śmiać się w ogóle i wchodzić w jakieś gadki na temat rzeczy, spraw tego świata, które mnie nie dotyczą. Ja otworzyłem temu człowiekowi dzisiaj drogę. Dzisiaj w nocy. Ja otworzyłem temu człowiekowi drogę, bo zacząłem zwiastować Jezusa. Bo zacząłem go prezentować, bo zacząłem o nim mówić, bo zacząłem mówić z jego pozycji. Otworzyłem mu drogę, ale jego droga zaczęła się od mojej prostej decyzji. Jeżeli zobaczycie u siebie jakąkolwiek rodzaj, to jest w ogóle taka zachęta, w ogóle kończąc już to, jeżeli zobaczycie u siebie jakąkolwiek formę odstępstwa od Jezusa, od tego, co on myśli, czuje, prezentuje, jeżeli zobaczycie swoje jakiekolwiek odstępstwo swojej postawy od jego postawy, momentalnie podejmijcie decyzję, że tego nie chcecie. Że chcecie być zgodni z oryginałem. Chcecie mieć papier. Że jesteście, chcecie mieć w ogóle dowód w swoim życiu, że jesteście zgodni z pierwotypem. Bo wasza decyzja będzie wpływać na innych ludzi. Zawsze. Amen.